Krzysiek. O, proszę, dajcie. Nagroda. Dziękuję bardzo. Jestem Markowski Andrzej z sołtysem Mikucina. Organizujemy tutaj już trzeci rok ognisko na rozpoczęcie lata. No, takie tradycyjne jak sobótka. Kiedyś zawsze były sobótki robione i tak chcemy tradycję podtrzymać, plecenie wianków i robienie ogniska. Na kamiśku se dała, kwiatci układa i łajanku maslała. La 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 la. Słuchajcie, już motorówka jest do jeżdżenia. Oni ją biorą? Nie, chyba. Jeszcze nie, ale jest. Nie. Co? Ja też mam koło ze strażaków? Nie, z młodzieżą. Już sukienkę tym chcesz. Tu je nasza ziemia. Kasie, powtajcie z nas. Błetoty są nasze. Rodzinny Kasie be. Jeszcze raz. Alori? Tu tędy. Tak, tak. Ale ta co miała kamerę. Jeszcze raz. Ten. O tak, trzymaj. Teraz bierzemy inne kwiatki. Teraz znowu przyciskasz tym sznurkiem. A to ma tak sterczeć? Może tak sterczeć. Nie ma, to trzeba było jakieś trzeba podpisać karteczkę. Aha, karteczkę? Tak. Tam Edyta, mogę ten miód stąd zabrać? Tak. Najpierw zagrają tabalugi ze smerfetkami. To będzie pierwszy mecz. A potem dalej każdy z każdym. Okay? Dobra, możecie się teraz grzać. Mamy chwilę jeszcze czasu. Nagroda pocieszenia. Drużyna pod nazwą Ben. Zapraszamy tutaj po odbiór nagród. Gromkie brawa. Pieszy. Proszę. To jest dla was dwoje, nie? To już musicie podzielić. Dwie ciotary. Dobra, to tak. Tak, tak. I można sobie wybrać. Dziękuję. To się zamienię. Gratulacje. Dziękuję. I zapraszamy na przyszłość. Trzecie miejsce zajęła drużyna pod nazwą Gwiazdy Mikucina. Zapraszamy. Gratulacje. Proszę. A to ze wymięcia, komu pasuje. Gratulujemy. Drugie miejsce zajęły smerfetki. Zapraszamy. Najlepszego i gratuluję. I zapraszamy za rok. I pierwsze miejsce zajęła drużyna Ekipa Tabalugi. Zapraszamy. Gratulacje i zapraszamy za rok. Proszę. Ale wszystko jest w. I to wszystko w rozgrywkach dzisiejszych. Wszystkim dziękujemy uczestnikom i sponsorom oczywiście za nagrody. Tu jedna kolejka. Gotówce. Super. Uwaga, start! Niech on, ale... Start! 10.61! Brawo dla Adasia i córki! Starzacy do tego dołączyli. No i chcą młodych ludzi na rybek jakiś zaciągnąć i robią konkurencję. Dla dzieci dużo nam pomogli miejscowi sklepikarze, bo dają nagrody. Firmy jak też dają nagrody. I chcemy to jakoś tutaj rozkręcać, żeby jak najwięcej młodych ludzi angażować do straży, bo jest zła sytuacja, bo nie ma młodych ludzi w straży, nie? A jakoś to mile rozkręcić i tutaj mamy piękne okolice, żeby tutaj to też żyło, ten nasz plac rekreacyjny.
Także mi się to marzy, żeby tutaj było co tydzień taka impreza, ale no jest jak jest. Dziewczyny, panny robią wianki, która puści wianek i chłopak ten wianek chwyci, to się ożeni tam, czy wyjdzie za mąż. I taka tradycja to zawsze była, a teraz już tak zanikło i szkoda tego, nie? Zawsze było jakieś takie wzięcie, żeby jakaś najładniejszy ten wianek, żeby on jak najdalej płynął i no tak elegancko, żeby było, nie? A ognisko to taka tradycja, żeby ten ogień był tego świętego Jana, nie? Ten jest twój. Tego da. Ten jest twój. Fajnie. Co to jest za pan? Ale jak mnie na pierwszy raz... Chcecie? Pomara przygarniała. Wszystkie są? To co? Puszczamy, nie? Puszczamy, no. No, można wrzucić. Bardzo ładnie. Dobrze mi się współpracuje w naszym sołectwie z Radą Sołecką. Dzięki nim to jest też tutaj zorganizowane, bo pomogli mi jakoś ogarnąć tą sprawę, żeby tutaj te wszystkie pozwolenia i pomoc, przy pomocy wójta i radnych i radnej, to wszystko mamy jakoś, trzeba zebrać, nie wszystko i do kupy jakoś zgrać. A straż też mi dużo pomaga, czy postawienie namiotu, czy jakieś tam pomoce, jakieś... czy konkurencjach, czy no współpracujemy ze sobą po prostu.